Wydaje nam się, że rok 2015 będzie dobrym rokiem dla Unika. Z punktu widzenia sprzedaży może nie do końca jesteśmy zadowoleni z wyników, w szczególności dlatego, że bardzo konsekwentnie ograniczaliśmy portfel ubezpieczeń komunikacyjnych, OC komunikacyjnych w Unika. Nie chcieliśmy wchodzić w wojnę cenową, zapowiedzieliśmy, że nie będziemy tego robili i tego się konsekwentnie trzymaliśmy. Z drugiej strony bardzo dobrze rozwijają się ubezpieczenia majątkowe, niekomunikacyjne, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ostateczny efekt takiej strategii, bardzo konsekwentnie realizowanej, jest taki, że Unika jest rentowna i wydaje nam się, że wyniki również za rok 2015 będą rekordowymi, jeżeli chodzi o zysk. Największym zagrożeniem, wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej w roku 2016 będzie konsekwencja wojny cenowej z roku 2015 oraz bardzo wiele różnych obciążeń dodatkowych, które pojawiły się w roku 2015 i które pojawią się lub już zafunkcjonowały na początku bieżącego roku. I tak nieadekwatność cen do ryzyka, czyli wojna cenowa, gwałtownie rosnący poziom odszkodowań w szkodach materiałowych w OC komunikacyjnym. Dość powiedzieć, że średnia szkoda rzeczowa w roku 2015 wzrosła o 40%. Dwa, podatek, tak zwany podatek bankowy, który obciąży branżę około dodatkowymi 600 milionami złotych. Planowane kolejne podatki, jak na przykład podatek religii, który również ma obciążyć branżę, to wszystko są elementy, które w sposób ewidentny będą wpływały na naszą rentowność. Żeby na rynku być innowacyjnym, to po pierwsze trzeba mieć perfekcyjną strukturę i myślę, że w roku 2015 inwestycje, które poczyniliśmy, będą widoczne poprzez bardzo wysokiej jakości obsługi klienta, dwa poprzez bardzo dobrą jakość naszych sprzedawców i osób zarządzających sprzedażą i wreszcie w roku 2016, już od pierwszego kwartału, zaczynamy ofensywę produktową w zakresie ubezpieczeń życiowych, gdzie będziemy proponowali bardzo ciekawe produkty ubezpieczeniowe dla klientów oraz produktów majątkowych dla małych i średnich podmiotów oraz dla klienta korporacyjnego. Bez wątpienia ubezpieczenia komunikacyjne, w szczególności OC komunikacyjne, będzie jeszcze przez wiele lat produktem na rynku wysoce nieopłacalnym. W związku z tym naszą strategią jest, aby inwestować w produkty życiowe, które są rentowne, długoterminowo rentowne oraz ubezpieczenia inne niż komunikacyjne. Zarówno dla klienta detalicznego, dla małych i średnich podmiotów, jak i wreszcie dla klienta korporacyjnego.